takie chuchro, przecież takie spokojne, jak przyszedł do sklepu, to on tylko takim zawsze pod takim strachem przyszedł. Tylko się pytał, co słychać, co widać, co słychać i tak się ogląda, do sklepu przyszedł, nie? To on jest tak chyba na sumieniu miał, w każdej chwili myślał, że policja może za nim idzie. On taki był niespokojny. Tu też niedaleko stąd on zaatakował kobietę, która przeżyła. Tak, to jest kobieta, która mieszka w tej samej wsi, w której mieszka Leszek. Znacznie od niego starsza, mogłaby być jego matką. Myślę, że opowie nam o tym. 30 kroków metrów już byłam od szosy do na bruku. No tak jakoś coś mi tak dawało, obejrzy się. Tak jak, jakby, tak już człowiek jak coś czuje, nie? Jak tak z tyłu, jak ktoś patrzy na człowieka, czy tam idzie. Tak coś obejrzy się. No ja oglądam, no akurat nie. Coś takiego czarnego, ciemnego idzie. No tak ciemno-szaro nie było w lipcu, nie? Bo to lipiec jest, jeszcze cie, noce są jasne i wieczór długi był. I ja tak widzę, takie ciemno coś idzie, tak stanęłam i sobie myślę, może tu od nas coś siąże, bo tam kuzyn wraca nieraz, tak jego, tak, takie nocne duchy są tak i chodzili tak do siebie. So myślę, idę albo... I tak stanęłam i patrzę, ale tak wczoraj jak do mnie bliżej przyszedł, ja szłam po prawej, a on szedł po lewej stronie. Jak tak stanęła i patrzę. Idzie prosto do mnie. I ja co myślę, ale tak spojrzałam, co to tak się lipiec ciepło, to tak jakby jakiś płaszcz ma na sobie i beret i tutaj ciemno, nie? I tak patrzę. Ja mówię, to coś nie jest tak chyba, jakiś żart jest. I prosto do mnie idzie. No jak idzie do mnie, ja widzę, że jest zamaskowany, ma ten płaszcz taki, co pracownicy robią na deszczu, taki, jak to się on nazywa, ten płaszcz taki gumowy, taki granat wypowiały. I tak się tylko w duchu pomyślałam, to coś jest nie w porządku, bo czy zamaskowany, ja przecież tyle szłam i to nigdy, albo ktoś mi chce wystraszyć i nic, się stoję. Ale już w duchu już tak trochę już widziałam, że coś jest nie tak. I jak przyszedł do mnie, prosto tak przyszedł, przyleciał, jak złapał od razu tu, ale z tyłu. Jak wszedł, to tak mnie zaraz z tyłu tak złapał, jakoś okręciłam, mnie z tyłu złapał. Jak od razu zaczął ściągać wszystko, zrywać ze mnie, nie? I tylko przytłumionym takim głosem mówi do mnie, ja cię zamorduję, ja cię zamorduję. I jak on już te słowa powiedział i do mnie od razu tak gwałtownie, i ja cię zamorduję, to ja już myślałam, no tak, to już jest moja ostatnia noc, wieczór, moja ostatni już dzień, mój wieczór, bo tego nigdy nie było, to coś mi tak pchnęło, że to coś jest nie tak w porządku, zamorduję cię, a ja potem mówię do niego, za co, co ci zrobiłam? On nic nie mówił, ani co, ani nic, tylko mnie ciągnął, szarpał ze mnie te moje ubrania, nie, i tu spódnicę, tu na dorajstop, tu rozerwał. I, a ja się bronię i się szarpię, nie chcę mu się dawać i ani tam tego i tylko mówię, co ci zrobiłam, dlaczego, a on mówi, nic nie mówił. I on mnie ciągnie na drugą stronę do żyta, a ja się obraniam i siły tej nie mam, bo ja mam w krzyżu te korzonki, nie, te krzyż, kręgosłup mnie boli i nie miałam tyle siły, żeby się mogła tam bronić i szarpać, troszkę się broniłam i szarpałam, a on tylko mnie szarpał, no i on chyba już nie pamiętam z tego strachu, no, po głowie, no, pięścią, tak po głowie, bo miałam już drugiego dnia dopiero tak głowa, tego dnia już tej nocy nie czułam nic, bo z tego strachu, to miałam siną głowę, miałam łzy i tego, i ściągnie na tą stronę do tego żyta i tam noga mi się, jak się szarpałam i on ze mną, to nogi się w tym, z tej słomie w tym życiu zakręciłam, ja się przewróciłam. No wtedy on już tam na mnie tego i ściągał i tłuk, no to wtedy już nie dałam rady, nie? Także śniaki miałam po ciele i miałam obite i porwane, miałam wszystko tak, spódnice i pobrudzone, poszarpane, poniszczone miałam. Czy on panią zgwałcił? Tak. Poznała go pani? Tak. Ale wtedy już, w czasie tego ataku, poznała tak, pani, tak, że to jest Leszek? Tak. Dopóki jak on dochodził do mnie, nie, to tak nie poznawałam. Ale tak trochę, tak po
chodzie, nie? Bo on ma ten huk taki, bo jak we wsi parę osób jest, to tak po chodach pozna, nie? Chociaż nic tam nie będzie mówił, ale te ruchy. A on w ogóle taki, ten huk taki ma, taki i on się trząsł. A on się też, on się trzęsie. Potem go poznawałam. No a potem już to już poznawałam, że to on już jest, nie? I mogłam w trakcie tego, jak on leżał, no to mogłam mu ściągnąć ten, bo on miał gol. Mogłam ściągnąć. Ale mnie tak coś tknęło, nie ściągaj. Bo on myśli, że ty go nie znasz, że ty go nie poznajesz. A jak ja mu ściągnę, będzie wiedział dokładnie, że to ja już wiem, że to on jestem. A tak mi w duchu mówi, nie ściągaj. A ja sobie nie ściągam, bo i go tak poznaję, a potem, bo on będzie myślał, że ja go nie poznaję go. I wtedy akurat nie może mi zabić. I może i dobrze zrobiłam, że mu nie ściągałam tego. No i mógłby mu mi zabić, przecież mógł zakopać i kto by o mnie wiedział tam. A dlaczego on nie zrobił, nie wiem. A jak to się skończyło? Pani uciekła, czy on uciekł? On wstał. Wstał, naciągnął spodnie i poszedł. Przez takie koło zrobił w życie na bruk i szosą do domu. A ja pomyślałam, że on, jak jemu się coś przypomni, żeby może wrócić, żeby mnie może zabić, tak ja złapałam w ręce jeden but i rajstopy tylko w garść i tak sobie pomyślałam, może wrócić on. I ja, jak wyszłam ze życia, to tylko raz tylko obejrzałam się, jak do domu gnałam, że nawet nie wiem jak szybko. Pomyślałam, że on może wrócić. No i tak uciekłam do domu i on nie wrócił. I tak się skończyło. Ja mówiłam, że to on nie, to wszyscy mówili, że to jest nieprawda, że ja się mylę, że to ktoś inny był, że mi tylko się tak wydaje, że to jest nieprawda, że on był spokojny, że on był cichy, że on był taki, że to jest, że ja kłamię. Ja mówię, jak ja mogę kłamać, jak ja mogłam zeznawać, jak ja mogłam do policji iść i mówić śledczemu, że tak i tak, gdyby ja go nie poznała, to ja nie mogłam mówić, że tylko na mnie ktoś napadł, ale nie wiem kto, ale go poznałam. Tu właśnie zobaczyłem. Co on tu ma? Miał tam swoje osobiste, nie? Takie nie rzeczy, no i tak w głębi patrzę w szafie. Jest coś, aż mnie zdziwiło, patrzę w stronę, no ma nie. Damski, to myślę, ja, skąd to masz to, nie? Taki nieduży, taki ten. My takie haleczki, dwie nieduże, takie krótkie, różowe. Były. To już, później, ja to mu to wyłożyłem i takie chyba pod wiosnę tak było. Przyjechała policja, nie? Ze Słupska i jeszcze raz zrobili to, nie zabrali to wszystko. Ale pan go pytał, skąd ma ten biustonosz i te haleczki? Nic. No nic nie pytałem. Ja to w ogóle, jak on tu był, to ja nie zaglądałem do szafy, nie? No to by to chodziło, nie? To jak raz policja wzięła, no i później jak tu zaszłą otworzyłem i po swojemu, nie? Takie, nie? Bo oni zabrali tylko tą wierzchowną, nie? Takie tam spodnie jego i koszulki, nie takie. Nie. A to reszta takie było głębnie. Tak oni pojechali, ja to zrobiłem po swojemu kibi. Wywaliłem to wszystko w piorun i przejrzałem, wiedziałem, które męskie są, to wiem, nie? No, tam te jego slipy, nie, i kalezony, to wiem, nie? Patrzę głębi są. Wystąpiło takie nieduże, niż takie, taka dziewuszka może miała, więc... Ja to mogłem jeść, ona mogła mieć tak, ta dziewuszka. 13 lat, 14, to też małe, nie? No i takie dwie haleczki różowe. Ja to włożyłem to i policja tego nie znalazła w czasie ogrodzenia. Nie raz. Jak przyjechali jeszcze raz po wchodzeniu, jeszcze raz wywalili wszystko, ale zabrali. Ale to było po paru miesiącach. No, po paru miesiącach zabrali to wszystko i... Ja mówię, dobrze, jeszcze zabrali, bo miałem przez komin przepuścić to wszystko.